Idzie upał. Ha! Hello, grzybek! Cześć w lesie. Witam Was serdecznie w sobotni poranek. Jest przed godziną 7:00 i nie przedłużając zapraszam na grzyby. I od razu jest pierwszy koźlarz pomarańczowo-żółty. Podobnie jak tydzień temu. Spójrzcie. Przycupnął sobie przy brzozie. Trochę pod świerkiem. Piękny koźlarz. Widać, że ma uszkodzony troszkę trzon. I jego cechę charakterystyczną, znaczy jedną z cech charakterystycznych, czyli przebarwiający się na taki sino-niebieskawy, ciemniejszy kolor. Zobaczmy tego koźlarza, pierwszego dzisiaj. No tutaj coś było robione przez ślimaczki, a może żuki. Ale najczęściej te grzyby zaczerwione nie są, bo są dość twarde. Spójrzmy na trzon. Trzon jest zdrowy. Kapelusz w środku myślę, że też jest zdrowy. Po prostu ktoś sobie jakiś ślimaczek czy żuk wyjadł mieszkanie. Ale koźlarz i tak piękny. Dzisiaj pierwszy. I właściwie na samym początku, może nie tyle wejście do lasu, ale wejścia w to miejsce, gdzie się spodziewałem, że może grzybki znajdę. Wejścia do lasu nie, bo przez las przeszedłem około 1,5 km. No zaczyna się fajnie. Zobaczmy dalej. Jest okropna susza. Deszczu tyle, co kot napłakał. No ale tak liczyłem, że po jednym dniu deszczowym, może dniu to za dużo powiedziane, bo padało dość mocno, ale dość krótko. Liczyłem, że coś się pojawi, no i jest ten jeden koźlarz, no i zaczynają wychodzić kurki, ale to jest na razie takie przedszkole. Coś tam się chyba wybierze jednak. Tu mamy troszeczkę takie już, które może się nadadzą. Jest kolejna. Nie są zbyt wielkie. Trzeba będzie tu przyjść za kilka dni i zobaczyć, czy to urosło. Ale trochę wybiorę. Na razie w koszyku jest jeden koźlarz pomarańczowo-żółty i troszkę małych kurek. Ale tam już jest niespodzianka piękna. Za tymi świerkowymi gałązkami przy brzozie rośnie sobie drugi piękny koźlarz pomarańczowo-żółty. O, i żurawie nas odwiedziły. Gdzieś blisko. O, chyba odlatują. Zajmijmy się koźlarzem. Ale się tu schowałeś. Piękny koźlarz pomarańczowo-żółty. Wykręcamy, wykręcamy, zasłaniamy. Piękny. Niezjedzone przez ślimaki ani żuki. Barwa kapelusza dość mocno wyróżnia się z otoczenia, więc jest dość łatwy do zauważenia. Zwłaszcza taki większy rozmiar. Więc tym bardziej się cieszę, że mi udało się go znaleźć. Super. Dzisiaj ma być dość upalny dzień. Ma być ponad 30 stopni. Ale dlatego poszedłem na grzyby już bardzo rano, żeby nie chodzić w tym upale. No i mimo tego upału, mimo suszy, jakieś grzybki są. Mamy kolejny grzybek. Tym razem koźlarz babka. Może nie jest jakiś szczególnie dorodny,
ale i tak piękny, cieszy. No dobrze, zobaczmy dalej. W tym lesie, w którym jestem teraz, wcale nie jest aż tak sucho, natomiast w innych rejonach jest potwornie sucho. Tutaj troszeczkę wilgoci zostało po tym ulewnym deszczu. Kiedy szedłem do tego lasu, trawa na drodze też była dość mokra, ale to głównie z powodu rosy. Ciekawe, ciekawe, czy coś tu będzie. Jest połowa lipca. No i chciałoby się już trochę więcej tych grzybów. A ich jak na lekarstwo. No wszystko przez tą suszę. Pamiętacie ostatnio, czy przedostatnio? Przedostatnio. Pokazywałem jakieś pozostałości domostw w lesie. Jestem w tym samym rejonie i tutaj już był jakiś większy budynek. No, spore mury zostały. Takie niespodzianki w lesie. Tu dość często się spotyka. Tylko, że teraz to ja chciałbym spotkać jakieś piękne grzybki. No to nie jest piękne, ale nie tego szukam. Spróbuję znaleźć to miejsce, w którym tydzień temu był piękny koźlarz. Tam, gdzie były dziki. Może tym razem też mi się poszczęści. Spróbuję tam przejść. Tylko gdzie to było? Gdzieś tam chyba. Po drodze znalazłem krowiaka podwiniętego, czyli olszówkę, jak ją popularnie nazywają. Grzyb blaszkowy. Kiedyś powszechnie zbierany. Gotowany kilka razy, żeby się pozbyć toksyn, ale i do końca nie można się z tego grzyba pozbyć, więc jest uznawany za trujący. Teraz nie ma go jeszcze zbyt dużo, ale jeszcze chwila i te grzyby będą występować masowo. Jest ich zawsze dużo, ale ja idę szukać innych. Grzyby lubią rosnąć na takich śródleśnych polanach, nie polanach. To może nie jest stricte polana, bo są tutaj brzozy. Koźlarze często spotykam w takich miejscach. Spójrzcie, co znalazłem pięknego. Spójrzcie, jakie cudo. Rośnie sobie pod świerkiem. I cóż to jest? I cóż to jest? Jestem bardzo ciekawy, co to jest za piękny grzybek. Wygląda właściwie jak podgrzyb brunatny. Zaraz go zobaczymy. A niesamowite, słuchajcie, to jest podgrzyb brunatny, podgrzybek. To nie jest borowik, ale jaki wielki, jaki piękny, gruby trzon. Pierwszy podgrzybek. W tym sezonie. Cudne. Zobaczmy bliżej tego grzybka pięknego. Zdrowiutki. No niesamowity jest. W zeszłym roku w lipcu też znalazłem kilka podgrzybków, ale były strasznie zjedzone. Natomiast ten... O, tu z boku coś tam ma. Mam nadzieję, że dalej będzie zdrowy. Nie będę się nad nim już znęcał. Przepiękny. Ten kawałek lasu jest w miarę wilgotny. Nie jest jakoś szczególnie mokro może. No ale też nie ma tutaj przynajmniej jakiejś szczególnej suszy. A co to tam jest? Huh. To jest też podgrzyb brunatny.
wielki kapelusz, ale już chyba, oj, cały miękki pod spodem. Ale czekajcie, ten kapelusz powinien być zdrowy. Ale przyrósł. No hymenofor ma wyjedzony całkowicie prawie. Ale tutaj, gdzie są ślady żerowania ślimaków, to kapelusz wydaje się zdrowy. Zaraz go przekroję i zobaczę. No, trzon jest zjedzony. Ale kapelusz wydaje się zdrowy. Trochę grzyba zostanie. O, tu jest zdrowiutki. Trochę zostało. Drugi podgrzyb brunatny dzisiaj. Połowa lipca. No nieźle. Niedaleko tego miejsca, gdzie rósł sobie podgrzybek, jest drzewo, w którym wiewiórka urządziła sobie stołówkę. Spójrzcie, jaka spryciula. Wcisnęła szyszkę. Jakoś sobie siedziała na tym pniu i wydłubywała sobie nasionka. Nieźle. Inteligentna bestia. Wyszedłem z tych świerków, gdzie były dwa podgrzybki, czy podgrzyby brunatne właściwie, do miejsca, w którym tydzień temu był piękny, duży koźlarz pomarańczowo-żółty i było kilka koźlarzy babka. Ale one były zaczerwione. Zobaczymy, co dzisiaj las przyniesie w tym miejscu. Jestem bardzo ciekawy. I to nie było ustawione, naprawdę. Zobaczcie. O, ale przyszedłem za późno. Bo ten grzybek już jest bardzo stary. Za stary. O. Już ma spódniczkę. Nieźle. Koźlarz pomarańczowo-żółty na emeryturze. O, obok muchomor czerwieniejący. Czy coś będzie więcej? No i tutaj na razie oprócz muchomorów czerwieniejących i tego starego koźlarza nic. No, czekajcie. Coś tu się dzieje. Tak jak powiedziałem, byłem tutaj tydzień temu. I zobaczcie, zdecydowanie za późno. Dwa koźlarze babka. Rozsypane już aż. Tydzień temu. I dla grzybów to już było zbyt długo. Albo dla mnie zbyt długo. Ohoho, ohoho. Mam nadzieję, że te, które są pod tymi krzakami, nie będą takie zjedzone. A cóż my tu mamy? Co to jest? Pewnie jakiś koźlarz. Trzon twardy. Pewnie koźlarz pomarańczowo-żółty, ale nie jestem pewien. Koźlarz babka, ale raczej zjedzony. No, czekajcie, jest drugi. Tutaj przykryjemy. Oj, tego nie będę nawet wykręcał. Też za stary już. Trzeba było przyjść wcześniej. Ale czekałem na deszcz. Grzybki już nie poczekały na mnie. Ale są, to cieszy. I kolejny sobie przycupnął pod świerkiem, pod grzybek. To trzeci dzisiaj, dobrze liczę? Trzeci chyba. Pod grzyb brunatny. Aha. No to teraz przeprawa przez wyschnięty rów. O. Jakaś droga.
No jak droga? Te grzybki. Kazielarz pomarańczowo-żółty. Tam skąd pochodzę, czyli z Wielkopolski, tam te grzybki nazywane są zdunami. Więc mamy zduna. Nazw jest bardzo dużo. Tego koźlarza pomarańczowo-żółtego. Pięknota. Koźlarz pomarańczowo-żółty. Z lokatorem. Lokatora musimy przeprosić. No, jeszcze jedna dziurka. O, i już nie ma wcale. Trochę korzenia, przepraszam, korzenia. Trochę trzonu ubyło, ale to nic. Prezentuje się i tak niesamowicie. Jest gorąco, mało opadów. No, ale jakieś grzyby są jednak. No, bo to już nie jest pierwszy dzisiaj grzybek i nie pierwszy koźlarz pomarańczowo-żółty. Tym razem trochę młodszy owocnik. Cudnej urody koźlarz pomarańczowo-żółty, proszę Państwa. Strasznie się cieszę. Do koszyczka. A w koszyczku już trochę czeka kolegów. No pięknie. Chwilkę po tym, jak włożyłem tego małego, zebranego przed chwilą koźlarza, spojrzałem przed siebie i zobaczyłem coś takiego. Zaraz zobaczycie go też. A może już go widać. Niesamowita sprawa. Między świerkami, ale nie tylko, bo są też brzozy. Rośnie sobie wielki, piękny koźlarz pomarańczowo-żółty. Pan na włościach. No spójrzcie tylko. Niesamowita sprawa. Ta sprawa jest niesamowita, bo spójrzcie obok. Schował się za brzozą koleżka. Powiem Wam, że jest cudnie. Mimo tego, że jak mówiłem, gorąco, chciałem zebrać kurki. Kurek nie ma. Znaczy troszeczkę jest, ale to są malutkie i niewiele. Ale te koźlarze pomarańczowo-żółte, no to jest coś pięknego. Spójrzmy na tego pięknego, wielkiego koźlarza. Całą norkę po sobie zostawił. Zasypię ją, żeby grzybnia nie wyschła. No cóż mogę powiedzieć. Ogromnie się cieszę. Ani jednej dziurki. Zobaczmy tego drugiego. Słońce się wygrzewał. Zasłonimy grzybnie mchem. Czego już chcieć więcej? Piękności. W koszyku zrobiło się bardzo ciekawie. Już się tu właściwie te grzyby nie mieszczą. No bo to też i taki maleńki koszyk. Liczyłem na kurki. Ale moja radość i tak jest ogromna. Tak jak te grzyby. Cudnie. W pobliżu miejsca, gdzie znalazłem te grzyby, była droga, którą wcześniej pokazywałem. I tak liczę na to, że przy drodze może jeszcze coś będzie. Wiecie co, jestem może 10 metrów maksymalnie od tego miejsca, gdzie przed chwilą znalazłem tamte grzybki. A spójrzcie tutaj, jaki cudeńko.
kolejny przydrożny koźlarz pomarańczowo-żółty. Piękne. No spójrzcie, niby las świerkowy, ale jest trochę brzus. I nie tylko przy drodze, ale też jak widać już w głębi lasu. Wystarczy tych trochę brzus, żeby takie cuda rosły też w środku lasu. Przepiękny młody owocnik. I on nie jest sam. Zobaczcie to w tle. I w tle jest jego kolega. No ciekawe. W takim lesie. Koźlarze pomarańczowo-żółte. Większość świerków. A niech sobie będą świerki. Ważne, że są też tutaj brzozy i są wśród nich te piękne grzyby. Super. Zmieści to się jeszcze do kosza? Do koszyka. Bo koszyk maleńki. Ale jakoś damy radę. Ale się robi gorąco już. Aha, a co tam? Czekajcie, w tej krzaczory się dostanę. Coś tam widać. Co to takie ładne białe rośnie? No jest pan koźlarz, proszę państwa. Tylko że koszyk ten mój malutki już jest właściwie pełny. Jeszcze się coś tam zmieści. Nie byłem przygotowany, szczerze mówiąc, na taką ilość dość solidnych grzybów dużych. W razie czego mam jeszcze torbę płócienną w plecaku. No ale już powoli będę się kierować z powrotem do samochodu. Bo robi się gorąco. No to koniec na dzisiaj grzybobrania. Spójrzcie, jakie cuda udało się dzisiaj znaleźć. Pełen koszyk. No nie kosz wielki, ale koszyk. No jestem przeszczęśliwy. Tyle grzybów. W taki upalny dzień. Pełen kosz. Większość to koźlarze pomarańczowo-żółte, ale jest też kilka podgrzybów brunatnych. No ten jeden zwłaszcza. Przepiękny. Troszkę kurek niewielkich. Pięknie. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w lesie. Cześć!